I wiecie co, ja słyszałem, nie wiem już z ilu krajów, że tak mówi pan, że Polska będzie miała kluczową rolę w przebudzeniu w Europie. Nie wiem, czy to słyszeliście. I wiecie, i stoisz tak sobie, słuchasz tego, przyjeżdża jeden z Afryki, drugi z Ameryki Południowej, drugi z Północnej, ze Środkowej, jeszcze z jakiejś jak stworzą. Przyjeżdża kolejny z innych krajów i ci każdy mówi to samo, że Polska stoi przed czymś dużym. Ale powiem wam, nie kręci mnie ciągle słuchanie, że stoimy przed czymś dużym. Ja bym chciał wejść w coś dużego. Jak wielu z was czuje, że chciałoby wejść w coś dużego w Polsce? Nie możemy siedzieć. Nie możemy siedzieć. Twój czas jest cenny. Twoje życie jest cenne. Powiedzmy sobie wprost, radykalne, pełne mocy i przejawu Ducha Świętego chrześcijaństwo w Polsce jest cieniem. Powiedzmy sobie to wprost. Spotkań wierzących jest mnóstwo, ale przejawu Bożej mocy i działania w Polsce jest jeszcze troszeczkę za mało. I nie będziemy robić tego, co robi dzisiejszy Kościół w wielu miejscach, że głosi Ewangelię, bo Bóg nie chciał, żebyśmy tylko głosili Ewangelię. Bóg chce, żebyśmy czynili uczniami. Musimy zacząć żyć z mentalnością zwycięzcy i w naszym DNA ma się toczyć jeden program – zwycięstwo w imieniu Jezu. Więc ten młody Jozue i Kaleb zaczęli wzrastać w mentalności zwycięzcy. Ale był pewien problem. Rodzice nie potrafili wyjść spod mentalności niewolnika. I Bóg widział, że nie będzie żadnego zwycięstwa, jeżeli ludzie mają dalej mentalność niewoli. Mentalność bycia popychadłym, mentalność ubóstwa i mentalność robienia czegoś, co nigdy nie przyniesie efektów. Bóg, chcąc robić wielkie rzeczy, musi zlikwidować w tobie mentalność przegranego człowieka.